18 lutego w Wiśle miało miejsce uroczyste otwarcie 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych. Młodym sportowcom możemy kibicować również w naszym powiecie. Wczoraj 21 lutego w hali sportowo-widowiskowej w Cieszynie rozpoczęły się zawody w łyżwiarstwie figurowym. Wśród zawodniczek reprezentujących nasze województwo śląskie mamy dwie zawodniczki z Cieszyna, zawodniczkę Paś i Gawędę. Będą zatem na pewno wspierane przez i członków sekcji łyżwiarstwa figurowego Klubu Sportowego Cieszyn, ale myślę przede wszystkim przez naszych mieszkańców, którzy myślę też, że zawitają na ten obiekt, aby tą imprezę oglądać. Jest to najważniejsze wydarzenie dla młodych sportowców w tej kategorii wiekowej 13-15 lat. Ci zwycięzcy dostają już drugie kółko olimpijskie, a więc kolejny krok w kierunku tego, aby w przyszłości uzyskać piąte, które no, jest preferowane już udziałem w olimpiadzie, tej najważniejszej sportowej imprezie, myślę, na świecie. Tutaj mają odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o to cieszyńskie lodowisko. Sprawdza się przy organizacji tak dużej imprezy, bo to już jest duża impreza. Miło mi przekazać, że zawsze opinie tych, którzy przyjeżdżają, biorą udział, trenerzy, zawodnicy, i przede wszystkim władze związku z miłą i wielką przyjemnością do nas te imprezy kierują. Także myślę, że to jest odpowiedź na to, czy tutaj im się podoba, czy też nie. Uroczyste otwarcie i pierwsze prezentacje łyżwiarzy i łyżwiarek już za nami, ale przed nami jeszcze dwa dni zawodów. Od godziny 12 do godziny 18 kończymy niedzielę. Od godziny 9 do godziny 12.30 będą zawody, o 13 uroczyste zakończenie. Organizatorzy zapraszają do kibicowania. Serdecznie zapraszamy, wstęp jest wolny, myślę dlatego też, żeby edukować w tą stronę i zachęcać ludzi do uprawiania tej dyscypliny sportu. Oprócz łyżwiarstwa figurowego w Cieszynie będą miały miejsce również finały w koszykówce dziewcząt. Po raz pierwszy w ramach olimpiady koszykówka jest rozgrywana w ramach sportów zimowych. Zawsze była w sportach halowych, a one były bardziej sterowane w kierunku rozgrywek letnich. Będziemy mieli przyjemność gościć reprezentację 8 województw w koszykówce dziewcząt. Impreza odbędzie się już za niedługo, bo przebiegać będzie od 4 marca do 8 marca na hali Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Teresz.